Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was do kolejnego już materiału, oczywiście z Far Cry 4. Słuchajcie, brakuje nam niecałych tam 19%, żeby w końcu ostatecznie wykonać wszystko, przejść wszystko i być szczęśliwym, niesamowicie szczęśliwym, a jest taka możliwość, że wiecie, dzisiaj znowu jakiś tam pewien postęp wykonamy. Że jakoś nam się tutaj to przesunie do przodu, no bo tego chcemy, tego właśnie chcemy, żebyśmy po prostu przeszli tego wspaniałego Far Cry'a, tego, który jakże mi się bardzo podoba na te, no jednak, wiecie, 100%. Jeszcze trochę ta droga jest taka przed nami, bo to, że zostało nam 19%, to wcale nawet nie jestem pewien, czy to jest na pewno 19 odcinków, czy mniej, czy nawet nie więcej, bo to zależy po prostu jak i co uda mi się wykonywać. Chcecie mi powiedzieć, że do tego... Aha, tak, tylko mogę dojść. Ale tutaj mam już znaczek zapytania. Wiecie co, ja muszę opuścić ten pojazd. Bo ja się zastanawiam, czy to jest... Ja jestem na dobrej drodze do tego listu. Ciężko. Zobaczcie w ogóle, gdzie ja jestem. Czy tu jest jakiś znak zapytania, ale to jest w ogóle chyba grota, nie ta co trzeba. A nie byłem w tym miejscu. A, to jednak tu będzie list. Zajebiście, bo bałem się, że to gdzieś na wysokości może być jeszcze. Czy nie, jednak list będzie tutaj. Tak jest, tu mamy liścik. Wspaniale. Jeszcze 6 i będziemy mogli je przeczytać w końcu wszystkie, bo chcę mieć wszystkie, żeby móc je, wiecie, naraz czytać. Okej, okay. Czemu ja chciałem cały czas escape? No tak, przyzwyczajenie z GTA, że tam jest na escape coś muszę. Okej, okay, przechodzimy tutaj. Dzisiaj sobie zamierzam powykonywać po prostu takie zwykłe misje. Dzisiaj Shangri-La nie, być może Shangri-La w kolejnym materiale. Pagan Min starannie dobiera słowa. No, no czego wy kurwa nie powiecie? Dobra, tu mamy misję odnośnie jakiegoś zabójstwa. Nie obchodzi mnie what's happened, po prostu... Ona nawet nic nie mówi. Nawet nic nie powiedziała, bo zwykle zaczynają coś mówić, a tutaj nic. Tylko what's happened i nic. Idź i kogoś zabij. Dotrzyj do celu i się dozbrój. Nie ma sprawy, nie ma takiej sprawy. Możemy to zrobić bez najmniejszego problemu. AJ, jejku, ale spadłeś. Bałem się, że sobie coś połamiesz. Zobaczymy, jak mam się dozbroić. Czy tam jest tylko amunicja, czy muszę zabić za pomocą określonej broni? Pewnie za pomocą określonej broni, ale co to dla nas, prawda? Co to dla nas? Zamierzam dzisiaj znowu, wiecie, po prostu napierdalać i jak najwięcej tych misji powykonywać. Rozpierdolić wszystkich naszych przeciwników. Okej, okay, czyli tu mam się po prostu dozbroić. Ej, nie chcę zamiast tej broni. Z broni krótkiej mam ich załatwić, okej, okay, ale to zamiast jakiejś innej broni sobie zamienimy, na przykład zamiast autokuszy. Okej, okay. Muszę zabić oczywiście, wiecie, tylko dowódców, resztę mogę załatwić dowolnym sposobem, więc na razie by wypadało przekonać się, kto kurwa tym dowódcą tak właściwie jest, bo na razie tutaj żadnego dowódcy nie widzę. No cóż, nie widzę, to nie widzę. Dawajcie mi... Czemu, czekajcie, ja tego nie mogę przeładować? Ja nie mam... Właśnie, przeładujmy sobie. Czemu tego nie przeładujemy? Okitoki. Najpierw załatwimy tych... Lolek, to dziwnie przybliżyłem sobie. Co on tam robi, to nie wiem. Ale jeden załatwiony. I kolejny też. Zajebiście. Teraz czekamy, aż inni wyjdą. Dobra, to nie jest dowódca. Kolejny koleś, który nie jest dowódcą, bo oni są na żółto oznaczeni. Dobra, może teraz w końcu zobaczymy dowódcę. Nie no, kurwa, to też nie jest dowódca. Co jest z wami, ludzie? Kurwa, dawajcie mi dowódcę. Naprawdę, poszukuję kościa, który tutaj zarządza tym burdelem. Dobra, kurwa, w końcu. W końcu, jak człowiek się naszuka, to coś tam może znajdzie. No i jak widać, już go gdzieś tam widzimy. Ja mogę zejść w taki bardziej, o, taki mój mainstreamowy sposób. Dobra. Nie wiem, czy tu jeszcze ktoś jest. Teraz się przekonamy pewnie. O! O kurwa, nie zginął? Co za chujowa broń? Chcecie zabić, kurwysynu. O nie, nie przeładuj teraz, idioto. O, pięknie. I co, mam zrobić mu zdjęcie? Zrób zdjęcie i co? Już wszystko? Ależ to było szybkie i skuteczne. Dobra, dawać mi lepiej skrzyneczki jeszcze, pootwieramy. Wiecie, muszę tu otwierać skrzyneczki, chociaż tu mi coś dropi, jakiekolwiek rzeczy, w przeciwieństwie do CS-a, o którym nie wspominajmy przy Far Cry'u, bo wiecie, tu idzie znacznie lepiej, oj znacznie. Dobra, weź rozjeb to po prostu. Otwieraj. Co ja tu słyszę, jakieś
Jakieś zwierzątka, nie żyjecie. Wybaczcie, musiałem to zrobić. Okej, tu jest kolejna misja z rozbrojeniem ładunku. Jak najbardziej chętnie. Takimi rzeczami można się zajmować i mam ochotę się zajmować. Kolejna misja po prostu czeka na nas. Tam jeszcze są... W sumie zastanawiam się, czy może najpierw nie przejdziemy sobie tutaj. Chociaż tutaj już naraz bym to wszystko zrobił. No nie, no dobra, najpierw rozgadamy rozbrojenie ładunku, a potem jak coś jeszcze sobie pozbieram znajdźki. Dzisiaj nie ma co myśleć. Nie mogę myśleć za dużo, muszę działać. Takie po prostu wziąć przedsięwzięcie, żeby dzisiaj zrobić jak najwięcej. Wszystko powolutku się zbiera, więc easy, easy, easy. Biegnie AJ. Dobra, rozbrojenia ładunku nigdy nie są wcale takie proste. Ta, nie ma czasu. Oho. Dobra, dawaj mi gdzie to jest. Dotrzyj we wskazane miejsce, nie pozwolę niczego wysadzić. Nie macie się o co martwić. Dobra, weź sobie przeładuj snajperkę. Ona tutaj może być konieczna. Wiecie jak to z tym bywa. Z tymi tego typu po prostu misjami. No i oczywiście jestem nawet w dobrym, bo jestem na wzgórzu. To jest, powiedziałbym, nawet wyjątkowo zajebiste miejsce. Muszę znaleźć jak najwięcej przeciwników, od razu ich zlokalizować, żeby potem nie było problemu. Na razie tak jak tutaj zbyt wielu nie zlokalizowałem. O, tam jest jeszcze ktoś, już chcę mieć was namierzone. Czemu przeszedł za skałkę? Był tam. Nichuja, o jest, widzicie? Jak ja coś zauważę, to znaczy, że zauważę. A nie. Dobra, może na razie ciebie załatwimy, jak jesteś tak zajebiście daleko. Może nikt się tobą nie przejmie, jak ciebie zabije. Dobra, on leży. Tego na razie nie mam jak zabić. A i ten jest w takim odosobnionym miejscu. Tylko, że tu jest wszystko przez jakieś krzaczory i tym podobne. O fuck, tam jest jeszcze jeden, zobaczcie. Easy. No. Piękny strzał, zabij go. Pięknie, ale już chyba troszeczkę wywołałem tutaj wiecie, u przeciwników, że oni już się kogoś spodziewają. O, dokładnie. Kogoś się... Zabiłem go? No, chyba go w końcu zabiłem. Dobra, kolejny. Pięknie to idzie. Wyeliminowałem naprawdę wielu przeciwników. Pytanie tylko, czy jest ich jeszcze więcej? Na razie nie widzę. Co oznacza? Tylko, że te cele są tak strasznie, widzicie, porozkładane w różnych po prostu miejscach. Więc jakbym tutaj aktywował jakiś alarm, to potem się boję troszeczkę o to, że jednak mogę nie dojść do danego miejsca wystarczająco szybko. No ale dobra, na razie rozbroimy jeden. Pójdziemy później tam i ten sobie w środku zostawimy na sam koniec. Tak, trzeba to spróbować. O! Kurwa, ktoś jedzie. Fuck you. Kto? Nie! Jezu. Dobra, zabiłem obu? Tak, zabiłem obu i nie ma tutaj żadnego odliczania. To znaczy, że być może zabiłem już wszystkich. A jeżeli nawet ktoś jest, to nie wie, gdzie ja jestem. Więc jest mimo wszystko dobrze. Dobra, rozbrajaj i została nam... Nie, tu jeszcze ktoś jest, bo jeszcze kogoś słyszę. Dokładnie. Kogoś jeszcze słychać. Gdzieś tutaj. A, tu jest bombka. No i zajebiście, cel będzie wykonany, tylko jeszcze będę musiał się oddalić, oczywiście, jak to zwykle z tym bywa. Ale fajne w ogóle miejsce, muszę przyznać. Pod tym względem, że fajnie zlokalizowane, fajnie tutaj się urządzili. Muszę im to zdecydowanie po prostu przyznać, że fajna miejscówka. Jakby mieli lepsze tutaj straże, to mogliby się jakoś nawet bronić. Dobra, walić to, po prostu uciekli. O, tu jeszcze byłeś. Bardzo dobrze. Czekajcie, nie to, M. Tutaj, gdzieś w tym kierunku już się udajmy. Czyli w przeciwną stronę. Jak już chcę, wiecie, podejść, zebrać te rzeczy, to lepiej już tam się udajmy w tamtą stronę i będziemy mieć to z głowy. Why not? Dzisiaj mam ochotę tutaj jeszcze po prostu pozdobywać znajdźki. Fajnie byłoby, gdybym już te plakaty miał za sobą, bo jednak ich już no tak dużo znowu nie ma. Dobra, czyli muszę wrócić się tak poniekąd. Ale bez problemu, jest kotwiczka, więc się wrócimy. Jednak te misje misjami można wykonywać, jeszcze ich trochę zostało. Chociaż już naprawdę sporo zrobiłem, no bo to już jest końcówka, to już jest końcówka. Teraz już tylko wykonywać te misje. Pięknie, sukces. Zobaczmy sobie w postępie, czy jest jakiś rzeczywiście postęp. No jest już, no 1% dzisiaj gry, już kolejny zrobiliśmy, nawet trochę ponad 1%. Więc jest ładnie, ładnie.
A jeszcze mam nadzieję dzisiaj zrobić znacznie więcej. Super, Karupie, akurat to się bardziej przyda w ramach tej premii rzeczywiście. O co? Odkryliśmy nowe miejsce. Bardzo fajnie, zaraz znajdziemy maskę, tylko zanim maskę to plakacik. Plakacik zdjęty. Już właśnie. Czy tu jest gdzieś maska? Tu ją słyszę. A jest tutaj, patrzcie, co wy na to, żeby ją spalić? Spalmy ją. Dobra, rozwalona. Maska jest rozwalona i mamy przy okazji skrzyneczkę, super. Okej, no to dwie rzeczy zebrałem naraz. I tutaj dwie kolejne na nas czekają. Po prostu czekają, nie mogą się doczekać, aż ja tam podejdę do nich i je zgarnę. 39 na 55 w maskach, to cały czas jest jednak troszeczkę, cały czas jest ich 16. Cały czas brakuje trochę. Ale czym my się przejmujemy? Wszystko zrobimy. Ja wierzę, że Far Cry się uda, tak samo jak GTA Vice City. To tak samo uda mi się wykonać, wiecie, tego po prostu wspaniałego Far Cry'a na 100% i będę wtedy mógł powiedzieć: ha, jestem zajebisty, jestem youtuberem, który to zrobił. Patrzcie, co wy na to. Zdjęcie, kurwa, nikt mnie nie zaatakuje na pewno, hehe. Dobra, maska będzie w jakiejś jaskini. Już widzę, że gdzieś tu trzeba schodzić. O, bardzo ładnie idzie. Bardzo mi się to podoba. Ale oczywiście plakacik będzie pewnie gdzieś na zewnątrz. Auć. Tylko się nie połam, przyjacielu. Dobra, to też spalimy. Co by na to? Po co doskakiwać? Fuck, nie trafiłem. Ale ze mnie debil. Okej. Okay. No i tutaj szukajmy maski. Tu gdzieś mi... O, mamy. Proszę. Na trupie, dziwnie położona. No i okej, 15 masek już jest. No to co teraz? Co teraz? Co kolejne? Gdzie jakieś wybitne zadanie? Cały czas jesteśmy tutaj w południowym Kyracie. Co wy na to, żeby jakoś tutaj się... A nie, no tutaj to jest tylko po maskę. Tu mamy jakieś polowanie przeżycie. Z chęcią to przejdę sobie. Tych polowań przeżycie jeszcze chyba. Tylko te polowanie mi zostały. Z chęcią je wykonamy. Jeszcze bym, wiecie co, chciał sprawdzić, bo tutaj tak, to jest to polowanie, okej, okay. Otrzymuję karmę, no mega, po prostu się mega cieszę, wiecie. Tu są te Kyrat Films, ja nie mam jeszcze żadnego wyniku, rozumiem, tutaj, tak mi się wydaje. Okej, więc wykonajmy sobie ten wyścig, bo wyścigów też mam dużo niezrobionych, chyba najwięcej właśnie wyścigów. Ja zawsze daję z siebie wszystko, mała. Kurwa, gdzie to mnie... Gdzie ja mam jechać? Czemu mi tak dziwnie kamerę... Kurwa, przejechałem typa. No ale co zrobić? Chciał mi, wiecie, po prostu przywitać mnie na początku trasy, a wchodzi mi pod koła. Okej, 30 punktów nam zostało do wykonania. Oczywiście złoto najbardziej cieszy, bo daje najwięcej hajsu. Tutaj są bardzo małe różnice, 5 sekund. To już jest inne tutaj do wykonania. Oj, nie fajnie, takie coś to trzeba uważać. No ale te punkciki też są dość blisko, dlatego w tak krótkim czasie muszę aż 30 mieć. Oh, fuck you. Dobra, dobra. Jest na razie nieźle. Jeszcze nie mamy co prawda połowy nawet. O, teraz jest połowa i 40 sekund, co mi dobrze wróży. Tylko, że kolejne punkty też mogą być znacznie dalej oddalone od siebie. Więc uważajmy, uważajmy. Dobra, dobra, jedziemy. Jeszcze 10. Niczego nie zepsujesz, Judy, prawda? Fuck this, ser... No chyba sobie żartujecie. Gdzie jesteś, jebany pojeździe? Weź go, kurwa. No wejdź na niego, nie ten przycisk. By popchnąć. No sobie chyba, no kpina. No jedź. Kurwa, głupia gro. Głupi, kurwa, murku. Serio, tak dobrze mi szło i... Żeby zepsuć to... No nie wykonam tego, w dupie to mam. Wszystko przez to, że się wywaliłem. Miałem piękny czas, czy wywaliłem, no... A, ale się wkurwiłem. No wiem, że już z dupę jeszcze raz muszę przejść. Ja to przejdę, bo to jest łatwe, tylko jak się po prostu przeskakuje, trzeba uważać. Jasne, że reset. Ale się wkurwiłem, ludzie, naprawdę mega się wkurwiłem. Nie pozwolę, żeby ta gra mnie tak trollowała w taki głupi sposób, że musiałem wylecieć i widzicie, co się stało. Dobra, tylko proszę, kamero, nie przestawiaj się gdzieś tam do góry. O, nie przestawia się. O, fajnie, już nikogo nie przyjechałem, więc wtedy to była po prostu zła wróżba, że przejechałem tego gościa. Teraz już się to nie może powtórzyć. Teraz mi się to wszystko... Serio? Teraz nie zauważyłem auta.
A mój Boże, dobra, Judy, skup się, fokus, przestań myśleć o tym, że wtedy nawaliłeś, wtedy źle skoczyłeś, teraz będzie dobrze. Skupmy się na tym, patrzmy na drogę. A AJ dostanie złoto. Znaczy, to już ciężko będzie złoto, skoro już na początku popełniłem taki... Robicie sobie ze mnie jaja. Czy teraz każdy będzie mi podjeżdżać dosłownie, kurwa, bez... Wtedy nie było tylu aut, tak jeżdżących przynajmniej. Oni jakoś jechali nie po środku drogi. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Wtedy przy 15 miałem 40, teraz 45. No zobaczcie, teraz to mi kurwa nawet jakieś niedźwiedzie chodzą. No jakiś pechowy wyścig w tym momencie jest. Aż ciężko mi wierzyć, że go przejdę. Zaprawdę powiadam wam, ciężko. Ciężko to wygląda, dobra, bardziej z tej strony to ogarnij. No, zajebiście. Gdzie ja kurwa zgubiłem wóz? Tu go zgubiłem, a mogę przejść po prostu? Mogę. Dobra, mamy... Przejdźmy to na cokolwiek. 20 sekund, żeby przejść 8 punktów. Jeszcze zanim, wiecie, wystartuję, no... Kurwa, czy serio muszę mieć aż tak poważne problemy? Z takim prostym, wydaje się, wyścigiem. Nawet bardzo prostym. 5 punktów, a ja mam 7. No nie zdążę, no... Kurwa, no i patrzcie, to nawet mi przechodzą jakieś... Wszystko, co kurwa brzydkie i grube mi tutaj chodzi dookoła. Nie wiem, jak skoczyć, żeby... Nie zawalić. Przyznam tyle. Wyścig wydawał się prosty, a robi się trudny. Nie wiem, jak przeskakiwać, żeby się nie wywalić tym cholernym jebanym kładem. Oh, fuck you, gro. Nie możesz mnie tak strollować. Nie, nie po to dzisiaj zacząłem pięknie materiał, żeby teraz go zepsuć, bo mi się zachciało wyścigu. Nie ma chuja. No teraz to kurwa zobaczcie. No dziki, jakieś świnie. Wszystko mi chce przebiegać. Nie pozwolę. Ja po prostu, kurwa, nie pozwolę. Oby teraz żadne auto mi się nie wjebało. Obym tam się nie wywalił. To jest też taka podstawa, bo ja nie wiem, jak tutaj... O, już ktoś jedzie, zobaczcie. Już ma ochotę mi się wpierdolić prosto. No, dwa auta, no. No, zajebiście, kurwa. To, jak nie walnąłem żadne drzewo, to jest po prostu cud. Nie wiem, jak ja tego dokonałem. Teraz mamy najlepszy wynik chyba z jakichkolwiek wyników. Więc po prostu jedź. Po prostu jedź, Judy, nie mów, nie wpierdol się w niedźwiedzia, ani w nosorożca, ani w cokolwiek tam innego. Dobra. Po prostu, dobra, spowolniłem specjalnie pojazd, żeby on mi się tam czasem nie wywalił. Dobra, słuchajcie, to się musi udać, to musi się teraz udać na złoto. Piękny wynik. Ładnie idzie. Tylko jedź po prostu. Nawet nie myśl o tym złocie, myśl o tym, żeby to po prostu jakoś przejść. Zobaczcie, no nosorożce, kurwa, wszystko. Wszystko, co złe, musi być tutaj. Uda się, mamy złoto. Ledwie, bo ledwie, ale złoto jest. Cieszmy się, ludzie, i radujmy, bo jest pięknie. Wyjdź. Nie mam ochoty już tego wyścigu przerabiać. Był prosty, teraz mi fajnie poszło, oprócz tego, że na początku te auta mnie trochę tak zdziwiły. Czekajcie, to się wyświetla na początku, że mamy tak, wszystko zrobione. Będę musiał te wyścigi porobić, bo mam bardzo ich mało. Oj, malutko, trzeba zrobić wszystkie. Trzeba wszystkiego zrobić po trochu. Dobra, no to polowanie, ratuję was. Uratuję was, przyjaciele, przed miodożerami. Boże, miodożery, serio. To nie jest dla mnie problem. O, skoczysz tędy? Dasz radę. Co on tam, nie wiem, jakoś tak zapiszczał śmiesznie. Nie wiem, nie czytałem, co on tam mówi. Ale coś o tych miodożerach płakał strasznie bardzo. Dobra, może tędy podejdziemy, bo tu tak nie jest stromo chyba od tej strony. No i cóż. No jeszcze dzisiaj może albo jakieś wyścigi wykonam. Po prostu pochodzę sobie po strażnicach, w których już jeszcze nie mam po prostu tego odblokowanego. Tych wszystkich wyścigów dobrze zrobionych, bo nie trzeba mieć na złoto, trzeba mieć je po prostu wykonane. Dobra, zmieniaj broń na najlepszą broń, jaka może być ever. I miodożery niech przychodzą. Z tą bronią to wiecie, jeden musi przeżyć. To zawsze jest ktoś, kto jest ranny. W sumie to ty też jesteś leniem. W sumie trzeba... Nie! Fuck you, bro, nie przeładowuj. Dawaj, z powrotem tą broń. Chciałem tylko... Kurwa, chcę to zamienić. Fuck this. Czemu... Nie chcę zbierać amunicji, kurwy debile. Dajcie mi wziąć tą broń. Poczekajcie, zobaczcie, co się kurwa stało. No, nie mogę tego zabrać. Nie chcę się nigdzie wspinać. Nie wiem, będę używać tego. Zamiast porządnej broni muszę kurwa czegoś takiego używać. Boże. Really? Dajcie mi tą jebaną broń. Czemu ja jej nie mogę zmienić? Czemu? Gro, wyjaśnij mi.
Wyjaśnij mi, dlaczego mi nie dasz mojej ulubionej broni zabrać. O, tak, takie maluchy. Ale dlaczego? Brr, nie mogę broni wziąć. Wiem, że wszystkiego sobie pozbierałem. Zajebiście, cieszę się mega. Skąd, skąd? Tu jesteście, dobra. Dobra, leżysz, kurwo. Jak ja nie zmienię sobie tej broni, to się naprawdę zdenerwuję. Dobra, gdzie kolejny? Już cię widzę. Dobra, ta broń przynajmniej, jak one nie są w stanie... Jak już są blisko, to je załatwiamy bez problemu. Gdzie? Tutaj. Dobrze. Jak to nic nie rusza. Może nikt nie zginie, dostanę więcej hajsu. Dobra, dawać je. Teraz z której strony chcecie przyjść? Skąd? Stąd? Tak jest, to jest już chyba ta ostatnia faza ataku. No gdzie? Naprawdę chciałbym zmienić broń, ale wiecie, no chyba dzisiaj tego nie zrobimy. Przeładowuj. No, teraz z tej. Tak jest, to jest koniec, super, udało się nam polowanie. Tylko zobaczcie, jakoś tak śmiesznie rzuciłem tą broń. O, może właśnie jak ją odepchnął. Trzeba było ją odepchnąć, po prostu się zbugowała śmiesznie. No, fajnie wiedzieć, że po prostu się... O, teraz mogę wziąć amunicję do tej broni? Czemu do tej broni nie ma amunicji? Chamstwo. Dobra. Ale misja wykonana. To się przecież liczy, co nie? Że wykonaliśmy misję. Więc ja już sobie przejrzę. O, tu jest list. Zobaczcie, on nie jest wcale znowu jakoś bardzo oddalony. Tu od razu jeszcze jedna skrzynka, ależ tego hajsu, kiedy już mi tak naprawdę w sumie go nie potrzeba, to zbierzemy. Od cholery i trochę. 700 tysięcy, chyba jeszcze nie miałem nawet takiej, takiej liczby hajsu przy sobie naraz. Też może w sumie miałem, nie wiem. Nie wiem. Muszę wejść tym przejściem, właśnie kieruję się do niego, żeby... Wow. Czy powiedzcie mi, że ciężko będzie się stąd dostać, bo wybrałem nie najlepszą drogę. W sumie wybrałem zdecydowanie nie najlepszą drogę, bo ja tutaj chyba się wywalę, spadnę stąd. No właśnie, zobaczcie, staczam się. Staczam się jako youtuber. Nie no, bez przesady. Taki żarcik. Nie, ja chyba amunicję wziąłem do tej broni, tak w miarę. Znaczy, nie wiem, walić to. Czy ja jestem w stanie obejść te góry? Bo nie wybrałem najlepszego możliwego sposobu, a przynajmniej poznałem nowy obóz. I nowe skrzynki zbierzemy dzięki temu. Super. Mega fajnie. Ograbię ludzi, jak to zwykle w moim wspaniałym zwyczaju. Dobra, chyba dam radę przejść tędy. Czyli nawet mi się opłaciło, tam jakieś wilki. A nie, nie wilki, są te małe gunwa. Zajebane. Teraz to już na pewno zajebane. Okej. No i cóż. 100 metrów. 100 metrów, ale tutaj znów się robi stromo, no. Chyba sobie kpicie. O, wydarzenie karmiczne. Pomożemy wam. Co tu kurwa ludzie Pagana jeszcze robią? Co wy tu robicie? Co, wszyscy nie żyją? Chyba wszyscy, nawet jak nie, sobie poradzicie, chyba nie jesteście takimi słabeuszami. Dobra, chyba wydaje mi się, że tędy już tak, tutaj będę mógł wchodzić w końcu. Tyle trzeba obejść, żeby zdobyć te listy naszego... Znaczy to nie, no Boże, to nie jest, to nie, ja nie idę pod dziennik, tylko po listy, czyli po te listy tych, wiecie, nie wiem w sumie jak nawet nazwać tych jakichś tam starych ludzi, którzy byli na tych terenach niegdyś. Dobrze. Przy okazji będą skrzyneczki. A jakże? Ale zadźgany koleś, Jezu. Strasznie to wygląda. Jeszcze 5. Listy też można z tego, co wiem, czytać, więc też sobie je poczytamy. A jeszcze jedna skrzyneczka? Jest skrzyneczka, dobra. Zastanówmy się więc, gdzie teraz się możemy udać. Sprawdzimy, czy tutaj mamy to wykonane. Jak nie, to oczywiście zrobimy. Znów sobie po prostu ponagrywamy filmy. Okej, no i przy okazji sprzedaję jeszcze 127 tysięcy mega hajs. A za 80 tysięcy dokupię sobie wszystkiego. Fajnie. Dobra. Chodźmy do tych filmów. Zobaczymy, a może je mam i wykonane, a nawet o tym nie wiem, że tutaj wykonywałem. Bo jednak w jakichś miejscach wykonywałem je. Tak, tu wykonałem, więc tutaj nie musimy. Super, bardzo się cieszę. Gdzie są jeszcze jakieś... Tutaj jest zabójstwo. Dobra, zabójstwa też możemy wykonać. To jest to, chyba że trzeba te zwłoki chować, co nie? Jak tak, to tak nie przepadam za tym, bo to trzeba na cicho robić. No ale zrobić trzeba.
Więc chodźmy. I to będzie raczej ostatnie, co dzisiaj i tak wykonam. Dobra. Gdzie mam iść? Tam. Tam mam iść. 200, 300 metrów. No spory kawałek, ale przebiegniemy się. To nie jest, no wiecie, tak, że AJ musi po prostu mieć kondychę. Kiedyś by nie mógł. Dobrze, że odblokowałem już na samym początku jakoś gry tą umiejętność, że mogę biegać cały czas bez zmęczenia. Bo jednak zatrzymywanie się to nie byłaby fajna sprawa, że wiecie, biegnę i muszę znowu zatrzymać się. Potem znowu zatrzymać się, żeby on odpoczywał. No to by strasznie denerwowało mnie, a jednak taka umiejętność jest przyjemna i miła. No i oczywiście, a jeszcze arenę będę musiał wykonać, żeby tam móc tą jedną broń odblokować. Muszę mieć minimum 10 poziom. Kolejna skrzyneczka. Normalnie jeszcze gdyby mi się udało, ale nie, to nie jest potrzebne na 100% i tego bym po prostu nie chciał wykonywać, żeby wiecie, żeby wszystkie skrzyneczki odblokować, znaczy zebrać. No, takie coś jest zupełnie zbędne. Zabij dowódcy nie dając się wykryć. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Dobra, mam już tutaj paru gości zlokalizowanych. I zastanawiam się, czy jak coś to wiecie, spróbujemy jeszcze raz, ale po prostu spróbować ich pozabijać. Ja liczę, że to nie jest dowódca, on nie wygląda na dowódcę, nie jest dowódcą. No super, jak się nie trafia, to jest po prostu Judy mistrz. Judy kurwa mistrz strzelania, który zawsze w ważnym momencie nie trafi. Oj, 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 nie no panowie, nie dajmy się wykryć. Okej, mam nadzieję, że jego łeb będzie jakoś mi wystawał. Kurde, ciężko tak trochę. Ale oni gdzieś tu będą biec w moim kierunku, bo wiedzą, że gdzieś stąd strzelałem. Okej, nie widzisz mnie? Pięknie, nie widzi mnie cały czas. Dobra, zmieńmy tą pozycję jak najszybciej. I przyjrzyjmy się zaraz przez, wiecie, aparacik, który jest dowódcą. Czy tylko on został? Ej, nie widzę przez te krzaczory. Gdzieś go mam na mapie zlokalizowanego. Kurwa, ja mam bazukę, ja sobie ją ostatecznie wziąłem? Super. Ej, gdzie jest nasz przeciwnik? A tutaj już gdzieś. Jezu. A, jest dowódca, super. No to już po prostu. Serio, nie zabiłem go. No dobra, jest. Zabity, teraz tylko ograbić zwłoki, nie dając się wykryć. Ale tu już raczej nie ma przeciwników, jak dowódca już się tak zapuścił bez wspomagania. I co? Ucieknij, ukryj ciało. Ja zawsze mam ochotę ukrywać ciało. Tylko czemu to jest aż tak daleko? W sensie, że nie mogę tutaj gdzieś tego wynieść za to. No liczę, że już tutaj nie ma nikogo, no ale już to zrobimy. Zawsze wykonuję, zawsze to ciało ukrywam, więc w sumie to teraz to już mi jest to zbędne, więc w sumie nie muszę tego robić, bo wiecie, mam wszystko wystarczająco dużo. No ale zrobione jednak. Jednak zabójstwo się powiedzie i jestem ciekaw, jak tam pójdzie nam po prostu postęp gry. Czy się poprawi wystarczająco? Czy jest już nieźle? Bo jak mówię, tutaj już sobie dzisiaj zakończymy. Spójrzmy w ogóle. No tu jest pięknie, jak to jest wszystko wykonane. Tutaj tylko Shangri-La jeszcze nie. Karma na maksa. Uzbrojenie brakuje jednego. Pojazdy cały czas dwóch. Muszę to ogarnąć. Tu wszystko pięknie. Tu zostało jedno. Wszystko. Dwa. Czy jednak polowania jeszcze mamy? Dostawy dla... No to muszę zrobić, bo tego jest dużo jeszcze do zrobienia. A to są jednak takie, wiecie, strasznie, że trzeba dużo podróżować. Cały czas mam przejęte ładunki. Jednego mi brakuje, żeby przejąć. Filmy tylko 4x9, przeżycie 4x9, wyścigi, rozbrojenie, przynajmniej zakładników zrobiliśmy. A, i miałem sprawdzić przecież ile to procent, miałem dzisiaj 81 ileś jak zaczynałem, 84 zrobiliśmy tam gdzieś prawie chyba 3%, więc mega, cieszę się, udało się. W każdym razie, kochani, to tyle na dzisiaj. Widać postęp, już brakuje nam troszkę więcej niż 15%, żeby przejść nad 100% grę, więc jest naprawdę ładnie. A tam są przeciwnicy. Co wy na to, żeby ich zajebać w taki sposób? Bardzo się cieszę. Ale to tyle na dzisiaj, więc zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie. Widzimy się wkrótce. Cześć i czołem i na razie.